10 państw najniebezpieczniejszych dla kobiet. Materiał opracowany na podstawie podaj.to10kolumbia. Jest to niewątpliwie jeden z najniebezpieczniejszych krajów na świecie, jeśli chodzi o odsetek ataków na kobiety. Do dziś zdarza się wiele przypadków oblewania kwasem gwałtów i zmuszania do prostytucji. Jedynie w 2015 roku zarejestrowano 45 tysięcy przypadków przemocy domowej. Warto jednak zaznaczyć, że Ameryka Południowa jest rejonem zupełnie odmiennym niż Europa i wiele rzeczy dziejących się tam Europejczyk nie rozumie, stąd tak zła opinia o Latynosach. 9 Indie, piękny kraj, wciąż jednak bardzo niebezpieczny. Wysoki odsetek gwałtów, również zbiorowych, przemocy domowej i handlu ludźmi, nie odstraszają jednak turystów. 8 Kongo, zgodnie z danymi Kongo ma najgorszy wskaźnik przemocy wobec kobiet. W tym kraju około 1150 kobiet każdego dnia jest gwałcona. 7. Somalia. Kraj, w którym nie ma prawa. Molestowanie i gwałty są tam na porządku dziennym, a dodatkowo są uznawane za coś normalnego. Narządy płciowe kobiet często są okaleczane, żeby kobieta nie mogła odczuwać przyjemności seksualnej. Śluby pomiędzy dorosłymi mężczyznami a małymi dziewczynkami są normą. 6. Pakistan. Wczesne i przymusowe małżeństwa, kamieniowanie, ataki kwasem to wiodące problemy, z którymi musi borykać się kobieta w tym kraju. Około tysiąc kobiet rocznie staje się ofiarą kamieniowania. W imię honoru większość jest ofiarami przemocy domowej. 5. Kenia. Kobiety w Kenii nie mają żadnych praw. Edukacja nadal jest w prawie nieistniejącym poziomie, a mąż jest bardziej właścicielem niż partnerem. Kobieta w Kenii nie ma władzy nad własnym życiem. 4. Brazylia. Według danych w Brazylii co 15 sekund kobieta staje się ofiarą ataku seksualnego, a co 2 godziny jest mordowana. Warto jednak zaznaczyć, że Brazylia jest państwem sporym i jest dość duży podział na ludzi bogatych i biednych. I to co się dzieje wśród biednych zaniża statystyki ogólnokrajowe. 3. Egipt. Napaści na tle seksualnym są tak powszechne, że nawet turyści muszą się mieć na baczności. Kobiety są źle traktowane i właściwie nie mają żadnych praw, jeśli chodzi o kwestie rozwodu, dziedziczenia i opieki nad dziećmi nie mają do powiedzenia nic, a o wszystkim decyduje mężczyzna. 2. Meksyk. Odnotowano wiele przypadków zaginięć kobiet. Niestety struktura prawna również zawodzi, kobiety często padają ofiarami przemocy domowej. Na pomoc raczej nie mają co liczyć. Ma na to wpływ duża działalność przestępców, którzy w Meksyku mają raj, a większości działalności prowadzą w Stanach Zjednoczonych. Jeden Afganistan. Około 87% kobiet w Afganistanie jest niewykształcona, a ponad 75% zmuszana jest do wczesnego małżeństwa między 15 a 19 rokiem życia. Jest to kolejny kraj, w którym odnotowuje się skrajny poziom przypadków przemocy domowej. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kończyć kolejną deszkę.